Jesteście już znudzeni kołowcami i szukacie nowego wyzwania? Idealnie się składa, bo nigdy nie było lepszego okresu na wbijanie francuskiego lighta IMX-a 1305, który jest obecnie wierzchołkiem drzewa i do tego znajdziecie go w przepustce bitewnej. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Multi i tym razem dla was omówienie genialnej bitwy na tym lajcie na mapie Dębina. Mamy tutaj losowanie z dziesiątkami i dziewiątkami i ja zaczynam gadanie, ponieważ naprawdę jest tutaj sporo do powiedzenia, szczególnie jeśli chodzi o początek i rozjazd, więc bohater startuje z bazy południowej jedynki i kieruje się w te krzaki, gdzie często spotykacie te deki w sektorze D3, stąd oczywiście można fajnie snajpić, ale czy spotowanie tutaj lightem jest idealną opcją? Śmiem się troszeczkę nie zgodzić, szczególnie, że bohater połamał liczne drzewa i w efekcie mógłby dostać jakiś strzał na ślepo, bo często jak się tutaj połamie drzewko, to lepszy gracz po prostu blinduje, dlatego ja osobiście zalecałbym pojechanie w inne miejsce. Pierwsze jest nieco bardziej po prawej stronie, są to krzaki przy takim niebieskim, błękitnym budynku, skąd można skontrować lighta, który akurat będzie jechał trochę wolniej od nas. Również fajną opcją jest pojechanie bardziej na środek mapy, na wodę i tam, moi drodzy, można za takiego pomarańczowego budynku obok krzaczków fajnie spotować te deki, które też snajpią, tyle że już z sektora D8 z takim budynkiem. Tam często ustawiają się na przykład lodówki, więc taką lodówkę spokojnie po strzale możecie wykryć i nasi sojusznicy mogą ją wykończyć, więc od razu mówię, że sam początek tej bitwy nie do końca mi się podoba, no ale wiadomo, na tym korzystacie wy, bo przynajmniej pokazałem wam, co innego lepszego można wykombinować z tej strony. Co do naszego bohatera, warto powiedzieć, że 105 w jego wykonaniu jest taka dość oszczędna, to znaczy, że mamy mało pocisków goldowych, nie mamy racji bojowych, ale one oczywiście są bardzo zalecane, bo po prostu poprawią słaby dość zasięg widzenia tego lighta, bo musicie wiedzieć, że 105 to nie jest wcale taki najlepszy spotter, są inni lepsi w tym zadaniu, tak jednak pojazd ten jest najlepszy w robieniu uszkodzeń, co zresztą potwierdzają statystyki serwera. Żaden light 10 tieru nie robi tak dużo jak ten, tym robimy najwięcej szkód, za to mówię, gorzej się już podświetla. I teraz, moi drodzy, widzicie strzały, weszło raz w T4-9, w VZ, no niestety pecha nie siadła i teraz widzimy, co robi light przeciwny, szybko nas tutaj skontrował i musimy spierniczać. I to jest właśnie trochę ten problem, który ja powiedziałem, poruszyłem na początku. Bohater miał taką pozycję, która jest dość łatwa do po prostu pozbycia się przez wroga, wróg może ją łatwo skontrować, no i tracimy przez ten nie najlepszy start godzinę, prawda, bo ona bazowała na nas, na naszym spocie, na że po prostu zagrała ofensywnie, teraz poległa, także tutaj można delikatnie przyczepić do naszego bohatera. Szczególnie Godzilla może mieć pewne pretensje. I teraz co się dzieje dalej? Zmieniliśmy krzaczek, już nie jesteśmy na tej półce, teraz jesteśmy nieco bliżej naszej bazy. Tutaj akurat oczywiście możemy fajnie widzieć podjazd wodą, na przykład tego leoparda PTA, który oczywiście ma spota. Pytanie tylko, kto może w niego strzelić. Na pewno tylko nasi sojusznicy na wodzie. I tutaj akurat ktoś tego leoparda poczęstował, my również daliśmy mu strzał. Od razu mówię, że ten strzał w niego nie był wcale taki ryzykowny, bo jak się okazuje, T4-9 wróg już nie ma, a T4-T oczywiście jeszcze jest bardziej za górką, więc nie ma za bardzo nas kto wykryć. Lodówka, zobaczcie, to jest 500 metrów od nas, więc to jest za daleko dla niej. Ogólnie bohater rozumie, skąd może strzelać bezpiecznie, skąd nie może, więc tutaj dla niego wielkie brawa i szacun, że ogarnia w miarę mechanikę spotowania. Jeśli chodzi o to, co możemy teraz zrobić, tak naprawdę to mamy, moim zdaniem, najlepsze miejsce. Jeśli rywale podjadą, możemy ich świecić, a jeśli ustawimy się tak jak tutaj za budynkiem, możemy bezpiecznie strzelać po przeciwnej, na przeciwną stronę, prawda? Najbardziej niepokoi mnie ten T100LT, jeśli on teraz podjedzie tą wodą, to może nas wykryć i bohater musi mieć teraz to na uwadze, że ten light nie ma nikogo, kto go zatrzyma. On może teraz maksymalnie skupić się na właśnie podjechaniu tą stroną i wtedy będziemy mieli problem. 257 nas nie zobaczy, T100LT jeśli ruszy naprawdę z kopyta, no to możemy mieć mały problem. Jedzie obiekt 257, czy on tutaj nas zobaczy? Absolutnie nie. Niestety, moi drodzy, teraz dostajemy spota, nie mam pojęcia, kto dokładnie nas wykrył, ale przypuszczam, że raczej ten leopard PTA. Bohater, pamiętajcie o tym, że może mieć złe wyposażenie, może nie mieć idealnych perków dla załogi, bo widać, że i tak gra dość skromnie. Jeśli zapytacie się mnie, jakie wyposażenie tutaj polecam, to powiem wprost, najlepiej byłoby mieć dwa zestawy. Jeden pod strzelanie, jeden pod
spotting. Na tej mapie na pewno wybrałbym zestaw pod podświetlanie i ten zestaw to byłoby coś takiego jak system obserwacji dowódcy, cichy układ wydechowy i oczywiście optyka. Drugi zestaw byłby bardziej pod damage i tam na przykład miałbym wentylację, stabilizator i optykę, prawda? Jeśli wiem, że gram na Himlu, to raczej maskowanie mi się bardzo nie przyda i wtedy wolę iść w damage. To samo na Ensku, tam wolę po prostu szybciej ładować i mieć celniejsze działo. Ale raczej częściej będziemy bazować na zestawie pod podświetlanie. No i moi drodzy, robi się teraz już bardzo, bardzo źle. Bohater musi wycofać się z okolicy własnej bazy, bronić jej po prostu nie ma sensu i tak tylko byśmy polegli, szczególnie, że 3 strzały i mamy przeładowanie. Ten czołg lekki nie ma, nie wiem, 8 pocisków, żeby tutaj rozwalić nie wiadomo ile czołgów. Szarfutur teraz skupia na sobie uwagę i możemy co zrobić, to teraz mu lekko pomóc, walcząc z tym TSTLT. Bohater teraz podjeżdża, niestety spotuje VZT-55, która szczęśliwie wybiera kogoś innego i teraz wychylamy się, aby skoczyć TSTLT, dajemy mu pecha numer 1 i pecha numer 2, uwaga, niestety nie polosował w efekcie, jest potrzebna trzecia, ona jednak wykańcza tego Lighta i tym sposobem ratujemy tego Szarfutura w trudnej sytuacji. Bohater musi wiedzieć o tym, kto jest teraz ważny, kogo trzeba się pozbyć i tym najważniejszym zdecydowanie czołgiem jest Czołsowacki Magazynek, bo on z góry może robić krzywdę naszemu Szarfuturowi, teraz go nawet zdjął. No niestety, ten VZ to nie tylko jest potężny czołg, ale także bardzo dobry zielony gracz, więc no, pozbycie się go jest tutaj bardzo istotne, dlatego wyjeżdżamy teraz na prędkości i chyba go zaskoczymy, udało się skończyć tego gracza, a teraz jeszcze obiekt 257, niestety bohater źle przymierzył za bardzo w bok tego pojazdu. Pamiętajcie, że obiekt 257 to lepiej strzelać we front niż w bok, bo bok jest po prostu magiczny. Artyleria numer 1 przestrzeliła, druga trafia nas za 108. Ten gracz w M53 jakby trafił centralnie, to moi drodzy, nie byłoby czego zbierać. Wiecie o tym, że 105 pancerzem nie dysponuje, mamy tutaj tylko z boku, a to trafiłoby w bok 20 mm na kadłubie, 20 mm na wieży. No i teraz moi drodzy, strzały we front tego obiekta, wchodzi raz pecha za 348, 90 nam pomaga. Bohater za bardzo wjechał w wodę i stracił prędkość, przez to chyba zbierze strzał. Dokładnie zebrał strzał, moi drodzy, potężny za 539 i teraz spierniczamy, bo pociski nam się po prostu skończyły. Tutaj akurat bohater trochę za bardzo, mówię, w tą wodę wjechał i wytracił prędkość, nie mógł też strzelać, bo ten czołg jest po prostu za niski i się topiliśmy. Teraz bohater na szczęście może się cieszyć, bo plecy ma wyczyszczone. 90 sobie poradziła z tym obiektem 257 i teraz fokusujemy tę 30. Strzelamy ją raz w bok. Kolejne strzały będą we front, wchodzą pociski kumulacyjne gładko, one mają w końcu sporo penetracji. Progetto odbija się od naszego pancerza wieży. Jak to się wydarzyło, nie wiem, Arta pudłuje. No i moi drodzy, mamy już teraz tylko pociski APCR, które mają penetracji 234. Uciekamy za tory, zawał, bo Progetto mogło tutaj mierzyć. Jesteśmy sami na 5 przeciwników. Co bohater rozumie? Rozumie, że ktoś bardzo tak próbuje na siłę skapować bazę. Tortoise pojawi się na naszych plecach. Jeśli tu mierzy, mamy przerąbane, jak nas wykryje, ale oczywiście no, nie zobaczy nas z daleka. I teraz spotujemy Waffentragera. Mierzymy w jego kierunku 4 sekundy do końca. Trafiamy go raz. On nas widzi. Na szczęście drugi strzał również siada. I oczywiście uciekamy teraz chyba w zagłębienie, aby nie dostać od tego Tortoise'a i od Art, które nas cały czas bombardują. Obie strzeliły. No i dlatego mamy teraz chwilę spokoju. Progetto raczej jeszcze bicia na nas nie ma, bo był w końcu daleko, daleko na wodzie. Kogo teraz powinniśmy się pozbyć? Wydaje mi się, że Tortoise, szczególnie, że jest na wodzie, powinien być na deser, prawda? Teraz najistotniejsze jest Progetto, które ma ile życia? Ma 448, więc jest na 2 strzały. 2 dobre pociski i będzie po nim. Arta oczywiście też jest istotna, ale do niej powinniśmy przejść nieco później. Raczej Progetto powinien być głównym celem. Widzimy go. To jest 250 metrów, więc nas widzi. Mierzy w naszym kierunku. Nie weszło mu pecha. Drugi strzał. Trafia w ziemię ten gracz. Progetto ma mega kiepską celność. I ostatni pocisk wykańcza tego włoskiego magazynka. Co tu się odwaliło? Ten gracz naprawdę ma, no, fajny czołg do snajpienia. Arta teraz jeszcze pudłuje, naprawdę to jest szalone, jak bohater idealnie wyczuł intencje pierwszej i drugiej Arty, ona również spudłowała. Kurde, no,
podziwiam go, bo umie omijać pociski arty dużo lepiej niż ja. Ja już bym pewnie 3 razy dostał w łeb i wylądował w garażu z porażką. Bohater ma teraz, moim zdaniem, już całkiem realne szanse na zwycięstwo. Oczywiście nie mówię, że jest gładko. Tortoise ma według danych 2000 HP. Arty też nie są na hita. Haeków nie mamy, 9 pocisków, więc też amunicji dużo nie mamy, ale to akurat normalne w patchacie, medzie i w lajcie stopiące tych pocisków może zabraknąć. Już oglądałem wiele bitew, gdzie gracze po prostu grali bez amunicji i albo kapowali, albo taranowali, choć to raczej nie jest zalecane, raczej w ostateczności. Teraz spotujemy Artę na wodzie. Pamiętajmy, że tutaj niedawno był Tortoise. Trafiamy tego gracza w M53 raz, dwa, kończymy go i teraz pytanie tylko, czy 261 strzeli tutaj, czy zdąży tutaj skupić w ogóle, gdzie on mierzy, prawda? Nie wiemy. Mógł mierzyć w tym kierunku, mógł mierzyć gdzie indziej, bardziej w okolicy na przykład własnej bazy. Arta strzeliła. Wiemy, że pocisk poleciał gdzieś z D4, prawda? To leciał idealnie w nas z przeciwnej strony, więc chyba mamy już pomysł, gdzie szukać Arty. Trzeba zawsze obserwować, skąd pociski nadlatują. Arta 261 jest na pewno na 2 strzały, więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo skutecznym, jeśli chcemy jeszcze pozbyć się Tortoise. Arta teraz dostaje spota, mamy ją na 2 strzały, bohater trafia raz i drugi pocisk również wchodzi. Dostajemy jednak lampkę, więc musimy się schować, bo Tortoise, wiadomo, może gdzieś tutaj się czaić. W ogóle dziwne, że dalej go nie widzimy, a w końcu ostatnio był na wodzie, prawda? No i teraz właśnie nim musimy się zaopiekować, mamy na niego 5 ostatnich pocisków. Minęło kilka minut i dalej go nie znaleźliśmy. Muszę powiedzieć, że ten gracz musi być jakoś bardzo dobrze zamaskowany. Może schował się w rogu mapy w sektorze A1, tak abyśmy go nie objechali. Tak jednak, moi drodzy, teraz dostaje spota, jest bokiem. Bohater ustawia się za krzakami, aby po strzale nie dostać lampki i teraz trafia go raz. Czy trafi go dwa? Trafia go dwa i zobaczcie, ten Tortoise nie rusza się. Trafiamy go trzy i teraz jest ważne pytanie, czy on w ogóle jest jeszcze w bitwie? Wydaje się, że chyba go wywaliło. Zobaczcie, że on się w ogóle nie ruszył, więc coś tutaj jest podejrzanego. Oczywiście no jest potencjał na to, że po prostu nam daje fory, ale chyba nie. Chyba, moi drodzy, nie, po prostu nie jest przy komputerze, więc teraz jedziemy w jego kierunku. Zobaczcie, on się tutaj nie rusza. Utknął na tej wodzie, mamy 2 ostatnie pociski. Nie możemy się pomylić, wchodzi raz w tył i teraz ostatni strzał. Trafia go, moi drodzy, robimy 7 zniszczenie i wygrywamy bitwę. Piękny, piękny wyciąg, choć z pewnym ułatwieniem, prawda? Muszę powiedzieć, moi drodzy, że bohater, no tak naprawdę, popełnił parę błędów w tej potyczce. Chyba się zgodzicie, że dało się niektóre rzeczy zrobić lepiej, ale no miał to wyczucie. Dla mnie to wyczucie było najbardziej imponujące tutaj. Tu jak te pociski omijał, on zawsze był sekundę przed wrogiem, wiedział, gdzie wróg strzeli, wiedział, gdzie przymierzy. Dla mnie to jest umiejętność, a nie tylko szczęście, więc wielkie gratulacje dla niego. I teraz już wiecie, że 105 naprawdę jest warta robienia, szczególnie jak lubicie robić damage lightem, a to też się ceni. Także to tyle, moi drodzy, ode mnie. Ja wam życzę miłego dnia, do usłyszenia, piąteczka, cześć!